żoną została w 2012 roku, choć w świetle polskiego prawa nadal jest panną. Mówi się, że co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas. Ale mam nadzieję, że dzisiaj uchyli mi rąbka tajemnicy i opowie o tym, jak wyglądała jej ślubna ceremonia, ile miała czasu na przygotowanie do niej i ile kasy wygrała w kasynie. Zapraszam na rozmowę z Natalią Siwiec. Natalia, gdzie jest obrączka? To jest moje pierwsze pytanie, bo my tutaj o ślubach. A tutaj żadnego dowodu. Akurat z obrączką jest śmieszna historia. Miałam obrączkę, którą oczywiście zaobrączkował mnie Mariusz w dzień zaślubin. I kilka lat później zgubiłam ją na sesji w Tajlandii. Raczej zostawiłam ją, bo na sesję muszę zawsze ściągać obrączkę i wszystko, całą biżuterię. Zostawiłam ją w hotelu. Jak wróciłam, już jej nie było. Ale to nie była droga obrączka. Aha. Później długo nie miałam obrączki i w tym roku na Ibizie kupiliśmy sobie znowu obrączki i ja ściągnęłam obrączkę na Twoją sesję i zapomniałam jej założyć. Czyli moja wina. Naprawdę. Nie, ja po prostu muszę ją ponownie założyć. Tak, ale no, obrączki mamy nowe. A w momencie, kiedy Ty te obrączki gubiłaś, nie nosiłaś, Mariusz swoją nosił? Nosił, no tak, nosił. Cały czas? Nosił. Nie cały czas, bo po jakimś czasie ją ściągnął, stwierdził, że kupimy sobie nowe, tak, że będziemy mieli takie same, kupimy nowe i jakoś tak to się przeciągało, no bo jesteśmy takie trochę, wiesz, rozszczepani. Planowaliśmy ten zakup, planowaliśmy i w końcu kupiliśmy na Ibizie. Po prostu nam się spodobało, raczej właściwie Maryszowi bardzo się spodobały i mówi, o dawaj kupujemy sobie obrączki, bo są piękne. No ale widzisz, no ja, Mariusz nosi oczywiście, a ja, no tak to jest na sesjach. Wybór tej pierwszej obrączki był też taki spontaniczny? Tak, no nie, raczej troszeczkę spowodowany brakiem wyboru. Czyli to nie była obrączka marzeń? Nie, to nie była obrączka, absolutnie, to była w ogóle srebrna obrączka. Najzwyklejsza srebrna obrączka, którą zakupiliśmy w kościółku. Po prostu. Raczej właściwie nawet my jej nie zakupiliśmy. Była w cenie kościółka. Niestety nie była, a powinna. Dobrze, że właśnie nasz przyjaciel, mąż mojej przyjaciółki, powiedział, kurczę, potrzebne są przecież obrączki i on nam je podarował. W ogóle o tym nie pomyśleliście. Nie, w ogóle nie pomyśleliśmy o tym, naprawdę. Niemożliwe. Naprawdę, naprawdę. Wiesz, to był ślub niezaplanowany. Raczej z jednej strony no, przez jeden cały dzień planowaliśmy. Przez dzień, cały dzień, tak. No gdzieś, właśnie. Wiesz, jak to było? Zacznijmy od początku. To było tak, że powiedzmy, w czwartek zaplanowaliśmy nasz wylot do Vegas. Ja tak siedzę i mówię, Mariusz, przecież zawsze moim marzeniem, jak byłam małą dziewczynką, było wzięcie ślubu w Vegas. A Mariusz na to? Ja mówię, dawaj, weźmiemy ślub w Vegas, co ty na to? No fajny pomysł, super, super, no dobra, bierzemy ślub. Powiedzieliśmy naszym przyjaciołom, słuchajcie, ze względu na to, że lecimy do Vegas, chcemy tam wziąć ślub. I oni się bardzo przejęli, mówią, to trzeba zorganizować, zaczęli szukać jakiejś sali, wiesz. I nie wiem, że się przejęli, że chcecie wziąć ślub. Dokładnie, dokładnie, no, też nie dziwię się, że się przejęli tak bardzo. Natomiast my sobie wyobrażaliśmy to zupełnie inaczej, no bardziej na spontanie. Oczywiście chcieliśmy wybrać jakieś fajne miejsce i z nim był największy problem, bo okazało się, że albo są miejsca tandetne bardzo, albo miejsca ogromne, które są przepiękne, absolutnie, ale my nie mamy gości, których możemy zaprosić i planujemy ten ślub na pojutrze, okay. W sobotę. Bardzo spontanicznie, bardzo szalone tempo. Bardzo spontanicznie, szalone tempo. I ja, przeszukując internet, natrafiłam na przepiękną, malutką kapliczkę, która naprawdę wyglądała spektakularnie. Okazało się, że tam ślub brała Angelina Jolie z Billem Bobem Thorntonem. No tak, chyba szybko się rozwiedli. Nie wróżyło to najlepiej. Nie wróżyło najlepiej, ale naprawdę przepiękne miejsce. I zarezerwowaliśmy na którąś tam wolną godzinę na następny dzień, czyli to rezerwację zrobiliśmy w piątek na sobotę. I była chyba tylko godzina 19. Okay. Więc powiedzieliśmy okej, niech będzie 19. Przede wszystkim dlatego, że kapliczka wyglądała elegancko, prosto.
I nie była taka tandetna, bo jednak w Vegas... No znamy jakby te kapliczki z filmów, znamy, prawda? Kapliczki z filmów. Też chciałam, żeby to była ceremonia tylko dla nas. Nie chciałam się przebierać, bo oczywiście masz tam mnóstwo opcji, możesz się przebrać, nie wiem, za Elvisa, w stylu Elvisa Presleya. Ale to jest tak, że sobie rezerwujesz na przykład termin w tej kapliczce i w zależności od tego, na przykład jaką wniesiesz opłatę, to masz jakieś możliwości, czyli za tą kwotę dostajesz księdza, za tą kwotę dostajesz księdza i świadków, za tą kwotę dostajesz księdza, świadków oraz kostiumy, a za tą jeszcze widownię. Wiesz co, nie pamiętam. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślub. Ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Wydaje mi się, że tam wszystko jest możliwe i można by było się dogadać. Na pewno większa opłata była za kostiumy. Nawet, wiesz, mogło być tak, że Mariusz stał jako książę Dracula i ja bym leciała, wiesz, gdzieś tam podwieszona. Naprawdę przeróżne rzeczy możesz sobie tam zaplanować. Ale w tym całym szaleństwie ty postawiłaś na coś tradycyjnego. Nie, chciałam po prostu absolutnie tradycyjny. Tradycyjną ceremonię, jeżeli to można tradycyjną tak mało. Ceremonię w Vegas. Tradycyjna ceremonia, tak, chciałam, żeby to była jak najbardziej tradycyjna ceremonia w Vegas, tylko z dwojgiem przyjaciół, czyli światu, bo też muszą być świadkowie. Jak coś, to pewnie ci... Z ulicy. Można z ulicy, albo pewnie za dodatkową opłatą możesz otrzymać świadków. Natomiast przyjaciółka moja z moim przyjacielem jeszcze zaprosili dwójkę swoich przyjaciół, aha, więc mieliśmy też widownię. Wow. Tak, 4 osoby na naszej uroczystości. To jest skromniutko. Plus pastor, tak. Chłopak, który robił zdjęcia. Aha. I filmik był robiony, czekaj, filmik był robiony z góry, gdzieś mamy ten filmik. Muszę go zobaczyć. Jezu, słuchaj, bo wyglądamy jak filmik z Wody na sukces. Marius, Natalia, welcome. It is a joy to be able to share this moment with you, and it is a very special moment because the two of you are wanting and desiring to commit your lives to one another. It is also in this moment that the two of you present to one another a very special gift. And that gift, of course, is the gift of yourselves. And there is no greater gift that one can give, no greater gift that one can receive than that. Two of you have already made a decision, and you have chosen one another as life companions. And what a wonderful and amazing thing that is. And that is the commitment that we celebrate in this ceremony here tonight. Serio podeszliśmy do tego i byliśmy przeszczęśliwi, bardzo podekscytowani. I to było takie nasze i ja każdemu polecam, żeby przeżył coś takiego, bo to było tak naprawdę takie totalnie nasze i czuliśmy taką ogromną więź, nie przejmowaliśmy się innymi rzeczami, nie myśleliśmy o tym, nie wiem, czy ciocia tam, cioci się podoba. No właśnie, ale o tą rodzinę chciałam teraz, Natalko, zahaczyć, gdyż jednak często dla młodych to jest ważne, żeby ich rodziny, nawet jak decydują się na mniejszą uroczystość, tak, na przykład rodzice, tak. Uczestniczyli w tym najważniejszym momencie. Ty mówisz o tym, że to był absolutnie wasz moment, wasz, ale zabrakło tej waszej rodziny. Zabrakło, dokładnie. Nie było wam trochę przykro? Albo rodzinie nie było przykro? Nie było przykro, porozmawialiśmy z każdym. Ale już po tym, jak byliście po ślubie? Przed, powiedzieliśmy, że chcemy wziąć ślub, ale zadeklarowaliśmy, że nie będziemy legalizować tego związku w Polsce i zrobimy jeszcze jeden ślub. No i słucham. Ja już, tak. No i słucham. Ale... Co z tą deklaracją? Na razie jest zawieszona. Ale były parę razy już plotki, że macie wziąć ten ślub. I co się stało? Przekładaliście go? Nie wiem. Nie jestem fanką ślubu, wiesz? Niemożliwe. Ale chciałam jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Największym problemem na tamten czas był nasz Mateusz.
Mati miał wtedy, czekaj, 12 lat temu, Mati, czyli syn Mariusza, miał wtedy no, 10 lat, czekajcie, 8, no tak, tak, miał wtedy 10 lat. I to było największym wyzwaniem, żeby jakoś jemu powiedzieć, żeby nie czuł się odsunięty, nie poczuł się jakby pominięty w tak ważnym dniu, a no dolecieć nie za bardzo mógł. Spontaniczny ślub Vegas. Spontaniczny ślub Vegas. Więc Mariusz to pięknie rozegrał. Zadzwoniliśmy do Matiego i Mariusz powiedział tak: Mati, wiesz gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Vegas. Mati, tak, no i co? Wiesz, tutaj są kasyna, wiesz co jeszcze można, co się robi w Vegas? W Vegas idziesz na imprezę i bierzesz sobie spontaniczny, przypadkowy ślub z kimkolwiek, kogo poznasz na imprezie, bo się zakochasz. A Mati sam mówi: oj tato, to może ty byś wziął ślub z myszą, byłoby bezpieczniej. I mąż powiedział: wiesz co, super pomysł, to my weźmiemy na wszelki wypadek ślub dzisiaj i nie będzie takiego momentu, gdzie wezmę ślub z przypadkową dziewczyną. Dokładnie, więc to był jakby jego pomysł. I to super zadziałało, bo on przyjął to jako swój pomysł, coś bardzo normalnego. I naprawdę to było super, super zagranie. Z myszą, czyli z tobą, tak? Tak, tak. Mati nazywa mnie myszą, zresztą Mariusz tak samo. Tak? Tak, mysza. Najczęściej mysza, chociaż mam gdzieś jeszcze Matylda. Matylda i mysza chyba są takie. Chyba wolę myszę. No, widzisz, no jestem też Matylda, nie wiem dlaczego, wiesz? No ja też, no mało jak Matylda wyglądasz, jakby nie przypominasz mi Matyldy, bardziej no, jesteś taką sweet myszką. No mysza, no mysza Matylda, no. Natalia, powiedziałaś też o tym, że to było dla was super ważne. Tak. A jednak te śluby w Vegas kojarzą się z jakimś takim, wiesz, wybrykiem, chwilą, spontanicznością, na zasadzie nawet wybierasz osobę tak. w dwie minuty, z którą bierzesz ten ślub, a jednak dla was on miał ogromną wartość. Dlaczego tak to odczuwaliście intensywnie? Ponieważ my już bardzo długo byliśmy ze sobą. Czekaj, jak 8 lat, no to byliśmy ze sobą już 8 lat. 8 lat związku to jest naprawdę ogrom czasu we współczesnym świecie, jak zresztą wiesz. I to było no, dla nas też taki powiew świeżości. Też zaczęliśmy patrzeć dzięki temu na naszą miłość w zupełnie inny sposób. Gdzieś tam ona ponownie odżyła. Zresztą takie było przepiękne przemówienie pastora i patrzyliśmy na siebie, słuchaliśmy tego i to było naprawdę bardzo magiczny moment, że poczuliśmy znowu taką ogromną miłość do siebie, jak na początku związku, że tak chcieliśmy się całować, ten pastor mówił, a my chcieliśmy już, no i w końcu zaczęliśmy się całować, a pastor mówi: ale jeszcze chwila, zaraz, dajcie dokończyć. Husband and wife, Marius, make this your wife. Podekscytowani i tak czuliśmy, jak ta energia miłości wróciła, taka ogromna. Wiadomo, że ta miłość cały czas była, natomiast choć wiesz, no to wszystko, co było na początku, taka fascynacja, zrobimy to, tak bardzo się kochamy i to jest niesamowite. I naprawdę to było takie wejście po 8 latach, wejście w kolejny etap związku. Tak jakby, no naprawdę. No i nie chcesz tego powtórzyć teraz? Jest 8 lat później. Ja chcę to powtórzyć, ale słuchaj, moja siostra weźmie ślub. No super, siostra weźmie, ale tutaj chodzi o ciebie. Nie wiem, nie jest to dla mnie jakby tak bardzo tak ważne. Poczekaj, ale obiecywaliście rodzinie, że ich też zadowolicie i że będzie dla nich ta uroczystość. Ale nawet nikt nie oczekuje tego. Tak? Tak, bo rozmawialiśmy, jakby, niby tak, zapewniliśmy. Nie chcecie iść na te kompromisy, tak. Więc zrobiliście coś, co było bardzo tak. Wasze, po swojemu, a zapewnialiście, że zrobicie drugą uroczystość, podczas której po prostu wszyscy inni też będą szczęśliwi. Dokładnie, ale rozmawialiśmy. No i dlaczego nie chcecie się dzielić tym? No proszę, trudne pytanie. Ja nie lubię wesel. O Jezu, ale sama mówiłaś, jak było super na waszym ślubie. Tak, no było super. No? Taki niekonwencjonalny. Ja sobie nie wyobrażam, tak, wiesz, jak ja w ogóle Mariusz mnie organizuje, nie wiem, urodziny i ja mam z wszystkimi porozmawiać, dla wszystkich być miła i akurat tego dnia się cieszyć, to jest dla mnie takim ogromnym, to ja
ja czuję się tym wszystkim przytłoczona. Ja tak mam. Ja rozumiem, że ludzi to zadowala. Ja nawet rozmawiałam, wiesz, z moją siostrą. Mówię, po co ty organizujesz wesele? Po co ty chcesz wziąć ślub? Nie lepiej zrobić malutki ślub, nie wiem, na Malediwach, gdzie zaprosicie nas i rodziców, nie tylko najbliższych. Ale no jednak wszyscy marzą o tym wielkim ślubie, o wielkiej imprezie, a ja tak nie mam, ja tak nigdy chyba nie miałam. No może jak byłam małą dziewczynką, to marzyłam o sukni ślubnej. Zresztą teraz też jak patrzę na niektóre suknie, to chciałabym wziąć tylko na tej sukni, żeby pójść w niej, mieć piękne zdjęcia. Ale ty mnie zadowoliłaś, słuchaj, sesją zdjęciową w pięknych sukniach ślubnych. I naprawdę troszeczkę to odeszło na drugi plan. Ale marzy mi się ślub na Burning Manie. Jak myślimy sobie o Vegas i o Burning Manie, to raczej kojarzą nam się różnego rodzaje kostiumy niekonwencjonalne, nietypowe, niespotykane, tak. Już na pewno nietradycyjne. Chciałam po pierwsze zapytać, jak ty sobie poradziłaś ze swoją stylizacją na swoim ślubie, a potem chciałabym, żebyś mi powiedziała, jak byś widziała swoją ślubną stylizację podczas Burning Mana. Okej. Więc na naszym ślubie miałam stylizację, nie miałam wyboru, wiesz, jak z obrączkami. Po prostu poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby mi dała jak najbardziej pasującą, najbardziej sukienkę, która najbardziej będzie sukienką najbardziej pasującą na ślub. Była trochę przymała w biuście, ale to nie przeszkadzało. Czyli po prostu ze swojej szafy miała. Tak, wyciągnęła ze swojej szafy. Białą sukienkę. No, była biała? Nie była biała nawet, była w takim brudny, bardzo jasny, brudny róż, coś takiego, albo taki, no coś takiego. Taki... Nie mówisz o niej z zachwytem. Nie była zła, no tylko biust bardzo tak jakby powiększała i był trochę taki wyeksponowany. Nie, tam ale bardzo... Vegas to nie był problem. Nie, Vegas to nie był absolutnie problem. Mariusz był normalnie w garniturze. Nie, pasowało. No tamten czas to było naprawdę udane stylizacje, że tak powiem. Jeszcze takie na szybko, w ciągu jednego dnia pożyczone, no pasowało to wszystko do siebie. Na Burning Manie chciałabym mieć taką prawdziwą suknię. Jakąś serio? Taką, wiesz, dużą, tak. Dużą, może tutaj z przodu krótka, z tyłu długa. No, będę się zastanawiać, będę projektować. Myślisz, że sama to zrobisz? Najlepiej się znasz, wiesz, co też by pasowało do tamtego klimatu. Myślę, że kimś będę się posiłkować. A do tego jakie buty, bo tam się w szpilkach nie chodzi. No nie, nie, to tam już muszą być, wiesz, glany wysokie, nie, nie, nie. Ani nie, żaden delikatny bucik, to wszystko musi ze sobą grać, więc to będzie pewnie coś takiego bardziej rockowego. A może coś wymyślimy zupełnie innego, no to musi pasować po prostu do Burning Mana. I jeszcze muszę jakoś się na tym poruszać w tym stroju na rowerze. Jezusie. A czekaj, może jakimś artkarem mi ktoś przywiezie. Nie, spokojnie, to może nie na rowerze, nie, nie będę jeździć tej sukni. Ma po prostu być tak, jak sobie wymarzę. No. No dobra, to wracamy do Vegas. No i jak to było? Jesteście w tej kapliczce, jest przysięga. Wy się w ogóle całujecie, tak? Podczas całej ceremonii. Tak, i słyszymy, jak dwójka znajomych, naszych przyjaciół szlocha i wycierają nos. Czyli pełne wzruszenie u nich. Pełne wzruszenie. Koniec ceremonii. Podchodzę do nas. I zresztą przyjaciel z przyjaciółką również uronili łezkę i mówili, Jezu, to był najpiękniejszy ślub, na jakim byliśmy. Tamci zapłakani. O Jezu, jakie to było cudowne, Jezu, to było takie prawdziwe. Podchodzi do nas pastor i fotograf. O Jezu, jakie to było wzruszające, bo my tutaj mamy zupełnie inne śluby. A ten był taki wzruszający. Jeju, to było takie piękne. Czyli więcej jest takich przypadkowych ceremonii, a u was jednak widać tak, było, że to dokładnie. Nie jest przypadek. I to było szalenie miłe, szalenie miłe. Fajne jest to, że ta energia tak naprawdę była odczuwalna nie tylko dla twoich przyjaciół, którzy oczywiście byli, wiesz, emocjonalnie zaangażowani w ten moment, ale nawet udzieliło się to osobom, które was tak. Nie znały. Dokładnie. To było tak cudowne. Intensywne. Naprawdę. I bardzo intensywne i to czujesz, wiesz, czujesz całym, jak ta energia przepływa przez ciebie i wiesz, że to było coś wyjątkowego. I myślę, że też nas jako parę to tak umocniło, że jednak to, co czujemy, to jest prawdziwe, to też inni widzą, jak to jest silne. No cudne, cudne, cudne. To było naprawdę cudne. Po prostu. No i potem balety. I potem balety, które... Właściwie tak naprawdę wszystko to, co się wydarzyło przed ślubem, to było chyba, no nie wiem, nie chcę mówić, dajmy na to w sobotę, my od rana imprezowaliśmy. A dzień później, przedtem czy w tą nie, sobotę od rana? W tą sobotę od rana. W sobotę od rana. O 19 był ślub.
I tak naprawdę o godzinie, i później już nie mieliśmy siły imprezować. Poszliśmy gdzieś tam do jakiegoś klubu, ale byliśmy tak zmęczeni, że wróciliśmy do hotelu. Natomiast przed się działo. Już załatwiliśmy kościółek. Wiedzieliśmy, że o godzinie 17 musimy pojechać dopełnić formalności, bo tak naprawdę musisz jechać do Urzędu Stanu Cywilnego i podpisać papiery, tak jak to u nas w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale stwierdziliśmy, że do tej 17 poimprezujemy, bo była super impreza jeszcze u nas w hotelu, więc imprezowaliśmy w strojach kąpielowych i była naprawdę super impreza. Tańce, było super. Szczególnie możemy zdradzić, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Przeżyłam bardziej szalone imprezy, natomiast było naprawdę bardzo fajnie. O godzinie 17 mieliśmy wyliczone 2 godziny na to, żeby pojechać do Urzędu Stanu Cywilnego, przygotować się, no i zdążyć na 19 do kościółka. No i dobrze, wyruszyliśmy w stroju kąpielowym, ja tylko założyłam jakąś narzutkę, nie pamiętam co dokładnie. Wyjechaliśmy, czekaj, czy my wzięliśmy w ogóle, chyba wzięliśmy nawet już wtedy limuzynę, ale wiesz, taką białą, długą, z kolorowymi światłami w środku. Tak, taką z kolorowymi światłami w środku. Dojechaliśmy na miejsce i się okazało, że tam też przyjeżdżają inni sfinalizować swój związek. Tylko nie są w strojach kąpielowych. Oni nie są w strojach kąpielowych. Byliśmy jedynymi osobami, które są w strojach kąpielowych. Raczej no tak w plażowych. Wpuścili nas. A tam ludzie byli ubrani normalnie, wiesz, suknie, garnitury, fraki. No. Czyli zrobiliście show? Nie, wiesz co, nawet tak szczególnie na nas nikt nie zwracał uwagi. Myślę, że mogą przychodzić nawet tam Dracule, Elvis Presley, wiesz, no tam się różne rzeczy dzieją. Podpisaliśmy dokumenty, dostaliśmy je do legalizacji w Polsce. No i oczywiście do hotelu szybko jedziemy, jakoś tak nie wymierzyliśmy dobrze. No i oczywiście co, wbiegamy do hotelu. Ja mam, wiesz, no baba potrzebuje więcej czasu. No i Mariusz nagle do mnie mówi, wypracuj mi koszulę. Ja mówię, kurde, stary, ja nie mam czasu, przecież mamy wyliczone, wy sobie wypracuj sam. Nie, jak ja mam facet, co mnie ma pracować koszulę? Masz być moją żoną, sprawdź sobie. Się. Ja mówię, słuchaj, zadzwoń sobie, żeby ci ktoś wypracował. Mówi, no tak, ale mam 15 minut. Ja mówię, tak, ja muszę sobie zrobić włosy, muszę zrobić make-up, muszę się ubrać. Ja nie mam tego czasu. Mówi, tak, mi 15 minut tego na pewno nie zrobią. Ja mówię, ale ty masz też ręce i możesz sobie wypracować tę koszulę. Ja nigdy nie pracowałem. Ja mówię, ja też kiedyś musiałam pierwszy raz wypracować koszulę i musiałam sobie wymyślić. Więc uwierz mi, była taka kłótnia. Pierwszy raz była taka kłótnia. Afera przed ślubem. Afera przed ślubem, naprawdę. No oczywiście to źle wymierzone. No ale dobra, jakoś nie pamiętam już, jak to się stało, czyli pół ja wypracowałam, pół on. To by było jakoś dobre. Tak to zrobiliśmy, nie wiem, czy przód wypracowałam tym powiedzionym. Kompromis w małżeństwie po prostu. Ja ci wyprasuję pół koszuli. Nie, mówię, chyba tak było, że ja mówię, dobra, wyprasuję ci tutaj przód, przecież zakładasz i tak marynarkę, więc nie będzie widać. Niemożliwa jesteś. No i tak było. Tak, to no tak. Średnio się nadajesz na żonę. Jak koszulenko do połowy. Nie, ja słuchaj, na samym początku zadeklarowałam, że nienawidzę prasować i ja tego robić nie będę. Okej. Okay. Więc to nie jest tak, że ja, wiesz, prasowałam, wkurzona, ale prasowałam, bo chciałam się pokazać z dobrej strony, jak często robią kobiety, a później okazuje się, że wiesz, po kilku latach są wkurzone tym, że muszą pracować. Mąż nie wie, dlaczego są wkurzone, bo przecież ona zawsze pracowała z uśmiechniętą miną. O co jej chodzi? O co jej chodzi? Czyli i wiesz, i ona, początku postawiłaś. Nie, ja powiedziałam, słuchaj, nienawidzę robić tego i nie będę tego robić. Okej. Okay. Czego jeszcze oprócz pracowania nie robisz? Nienawidzę zmywać naczyń i wyciągać ze zmywarki. Więc okay. Zawsze Mariusz wyciągnie je ze zmywarki. Jezu, wiesz, że u mnie też Krzysiek wyciąga ze zmywarki i ja też nienawidzę zmywać naczyń. No, widzisz? No i prasować, nie i lubię. Prasować. No nie lubię prasować. Totalnie to rozumiem. Czy tego dnia udaliście się do kasyna? Coś graliście, coś wygraliście, jakieś szczęście przyszło, nowożeńcy, wiesz, wygrana? Tak, w ten dzień, w ciągu dnia, Mariusz wygrał wojnę. Obstawiał, czekaj, on wygrał chyba z 3000 dolarów wojnę. Więc tak, to było... To proszę było super. Bardzo. Tak, miał super szczęście tego dnia. Wiadomo, gra dla zabawy. Ja też czasem gram dla zabawy, ale jak kiedyś przegram 1000 dolarów, to stwierdziłam, że... Więcej nie gram. Nie. Zabawa nie. Się skończyła. Myślałam, że tak, zabawa się skończyła. Nie, dziękuję bardzo. Ale poczekaj, bo teraz w waszym życiu pojawiła się Mia.
która tak, przegapiła pierwszy ślub, no bo jeszcze wtedy nie było. Tak, myślałam o tym, słuchaj. A teraz już jest. Mhm. Ale też co, można... zrobisz ślub bez niej? Można zabrać ją na Burning Mana. Jej kurz nie przeszkadza? Wiesz, są dzieci, nawet mniejsze, mnóstwo dzieci. Ale widzisz ją w tym miejscu? Myślisz, że jakby ona... Myślę, że każde dziecko, jak jedzie na Burning Mana, jest najszczęśliwsze na świecie. Myślę, że nie trzyletnie dziecko, bo też o to chodzi, żeby ona jak najwięcej z tego wzięła i zrozumiała, bo to niesamowicie rozwija wyobraźnię, więc ona musi mieć gdzieś 5-6 lat, żeby tam pojechać. No i będziesz tyle czekała z tym ślubem? Miałbyś w tym roku. Ale teraz, wiesz co, teraz mi powiedziałaś o tym i zacznę się z nas zastanawiać. Sorry, znaczy ja bym zrobiła wszystko, żebyś ty w końcu wzięła ten ślub, ja nie chcę go przekładać. Ale masz rację, nie pomyślałam o tym. Znaczy gdzieś myślałam o tym, żeby Mia była, wcześniej myślałam o tym, że fajnie by było, jakby była na naszym ślubie. No tak, no to może trzeba będzie go przełożyć jakoś. Albo to. Jednak zrobić go w Polsce. A zresztą nie wiadomo, czy będzie w przyszłym roku Burning Man. Takie mamy czasy, że nie wiadomo, czy się odbędzie, więc może trzeba będzie czekać i akurat będzie miała 5 lat. Czyli plan a później jest... za kolejnego dziecka, jak będzie, a znowu ślub i tak dla każdego ślubu. Ale sama powiedziałaś, jakie to jest przyjemne. Czyli pierwszy był spontaniczny, drugi będzie szalony, ciekawe, jaki będzie trzeci. Wszyscy na to czekamy. Tak jest zwykły, wiesz, w Urzędzie Stanu Cywilnego w końcu trzeba będzie zalegalizować związek, bo wiesz, dwójka dzieci. No właśnie, no bo tak jak wspomniałaś, wy nie zalegalizowaliście tego ślubu w Polsce, no jak weźmiecie kolejny ślub na Burning Manie, to znowu w świetle prawa. Nie, to na pewno wtedy nie nawet nie dostaniemy papierów, które będą uprawniały nas do tego, żeby zalegalizować. No właśnie, a nie masz takiej jednak potrzeby, żeby no, tak oficjalnie być już żoną Mariusza? Myślę o tym, ale jak myślę o tym, to bardziej wyobrażam sobie po prostu pójście do Urzędu Stanu Cywilnego i podpisanie papierów. Czego życzyć takiej parze, która no, jest idealnie spasowana, przez tyle lat jest razem i to cały czas gra i działa. Jednego. Zdrowia. No zdrowia, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, a resztę sobie poukładamy. Natalko, no to życzę zdrowia dla Was, dla Waszej malutkiej Miki, żeby Wam się super wszystko układało. No i czekam po prostu na ostateczną wizję tego ślubu. A czekaj, a czy Ty możesz go zorganizować? Mogę, słuchaj, nawet na Burning Manie. To będzie wyzwanie, chyba się trochę wkopałam, ale dobra, biorę na klatę, jak już słowo się rzekło, to się rzekło. Jeżeli lecisz z Krzyśkiem? Tak, nam kurz nie przeszkadza. Ja już sobie wyobrażam Krzyśka w tych strojach. Dobra, koniec! Ale co? Ja myślę, że bardzo bym się Wam podobało. Z nami, jeszcze z naszą ekipą, byście się zakochali. Też na nowo w sobie. O też, absolutnie tak. Dobra, lecimy. Kto powiedział, że Black Week i Black Friday muszą być czarne? U nas kolorowe wyprzedaże rozpoczynam 27 listopada i potrwają do 4 grudnia. Promocji do minus 60%, suknie ślubne, suknie wieczorowe oraz akcesoria. Wszystko dostępne w moim Concept Store oraz online na www.weddingdream.shop. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!